Rejestrując się w platformie GamerHash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaszko, z tej strony Mitrox. Zapraszam was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. Jeszcze odcinkujemy się po raz kolejny w Lidze. Jak widzicie, udało mi się wreszcie wbić ponad 100 punktów prestiżu. Jak widzicie, mam już, jeżeli chodzi o przepustkę w WorldSach, 13 kamień milowy na 30, więc trochę mi ich jeszcze zostało, pomimo tego, że dopiero wczoraj kupiłem Battle Passa, tak nazwijmy. Jeszcze powinienem dostać chyba, tak mi się wydaje, 20 Prestige Pointsów, czyli będę mieć 25 na 100, więc jeszcze kolejne 3 eventy, żeby mieć kolejnego fajnego skinka przed chyba styczniem następnego roku, bo jednak te punkty prestiżu niestety sobie pójdą, nie wiem czemu, ale dobra, niech już tak będzie. Mam ich aż 105. Spoko, albo też i niespoko. W ogóle też ciekawy pomysł, że za przepustkę w WorldSach aż 50 tych tokenów dostajemy. Jakichś tam tokenów, punktów prestiżu, i szkoda, że już nie ma tego sklepu, który był kiedyś, że za pojedyncze punkty prestiżu można było kupować coś w stylu orbów, których było parę skinów, i też można było punkty prestiżu wymieniać na esencję, która by mi się na pewno przydała, ale my możemy chyba kupić sobie skina do Senny. Z Senną akurat dość sporo kiedyś grałem, poza tym też jak wyjdzie kolejny sezon, to na pewno chciałem sobie wbić dywizję wyżej, czyli nie być już w silverku, tylko w goldzie, a raczej tylko supportami dam radę. Nie mam zamiaru kupować skina do Zoe, chociaż do Zyry też fajnie wygląda. Yasuo tym bardziej nie mam zamiaru, pomimo tego, że coś tam niby nim umiem zrobić, i skin do Soraki, o którym czytałem, żałać, podobno fajny, ale nie chcę mi się na niego czekać, więc już chyba wolę True Damage Prestige Edition Senna. Według mnie naprawdę bardzo ładny skin, to będzie mój pierwszy skin prestiżowy. Powiem, że naprawdę bardzo ładnie wszystko zaczyna wyglądać. Jeszcze zobaczę go sobie na profilu, jak to się prezentuje skiny, i mamy True Damage Prestige Edition Senna, superowe. Jeżeli chodzi o tier, no to tak, mityczny skin. Fajnie, jakie tutaj są jeszcze skiny, reszta True Damage. Dużo ich nie ma, więc spoko, chciałbym na pewno mieć tego Eko, i jeszcze dostałem chyba, tak mi się coś wydaje, ikonkę i obramówkę. Ikonka fajnie wygląda. Szkoda, że tylko tyle dostajemy, ale i tak dość spoko. I tych punktów prestiżu, ile mam, tylko 5, więc trochę mało, ale niech już będzie. Chciałem tylko tak udokumentować sprawę, że sobie kupiłem właśnie tego skina. Mam nadzieję, że następny skin do Soraki uda mi się go zdobyć przed zresetowaniem tych punktów, bo jednak byłoby trochę słabo, jakbym stracił trochę tych punktów. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Następnego odcinka. Siemka.